mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach i kontynuujemy cykl lektury na długie jesienne wieczory, a może także na wieczory zimowe. I w tym odcinku chciałbym polecić ponownie coś odmiennego od tego, co polecałem w poprzednich odcinkach. Tym razem byłby to zestaw aż 4 książek. Książek, które czyta się przyjemnie, czyta się łatwo, które są napisane, powiedziałbym, lekkim piórem, aczkolwiek tematyka, jak sądzę, nie jest banalna, bo jest to tematyka związana ze światem nadprzyrodzonym. I chciałbym Państwu zarekomendować 4 książki Grzegorza Felsa. Tego autora już przedstawiałem zarówno tutaj, mówiąc krótko, jak i w BookTube, a w tym odcinku chciałbym wykorzystać okazję i jeszcze raz powiedzieć o nim parę słów o jego 4 książkach. Właśnie niedawno ukazała się najnowsza książka i myślę, że to jest taka lektura, która zwłaszcza, jak sądzę, będzie wskazana dla kogoś, kto może chciałby o ważnych sprawach, bo sądzę, że takie sprawy jak demony, jak stygmaty, jak dusze czyśćcowe, jak anioły, to są ważne sprawy dla katolika przede wszystkim. A więc, żeby móc sobie na przykład po pracy, jak się już jest zmęczonym i nie za bardzo chce się czytać coś naprawdę, nie wiem, ciężkiego, intelektualnego, to książki Grzegorza Felsa będą tutaj świetną lekturą. I krótko, bo ma być to program krótki, mam nadzieję, że się nie rozgadam ponownie. Po kolei. Pierwsza książka, Demon, mówię jak jest, zagrożenia, egzorcyzmy, zmagania duchowe wielkich świętych. Temat, jeśli chodzi o demony, o diabły, ważny we współczesnym świecie. Raczej wierzy się w niebo, a nie wierzy się w diabła, albo z diabła, no niestety, robi się postać, czy to taką sympatyczną, miłą, o tym tutaj też jest w tej książce, a w rzeczywistości są to rzeczy, które powinny jeżyć włos na głowie. W moim przypadku akurat nie ma co się już jeżyć, ale są to poważne sprawy i Grzegorz Fels mówi tutaj o demonach zgodnie z nauką Kościoła, podając też przykłady z życia świętych, błogosławionych i rzecz jasna, przywołując tutaj różne przykłady, których również sam autor doświadczył. O tej książce mówiłem w programie BookTube. I następna książka to książka Tajemnice stygmatyków, wielcy mistycy i mali oszuści. Podobnie jak ta poprzednia, czyta się ją znakomicie, wciąga od pierwszej strony. I o tej książce rozmawiałem też z autorem w programie BookTube. Kto ciekaw, zachęcam do obejrzenia tej rozmowy. Książka wywołała, kiedy ją przedstawiałem, wywołała pewne kontrowersje związane z tak zwanym bratem Elią, a także ze stygmatami w przypadku zwłaszcza ojca Pio. I to jest również bardzo, bardzo ciekawy temat, który
też wiąże się no, z rzeczami, które budzą u wielu sceptycyzm, wątpliwości. Ciekawe jest też, że wcale nie tak wielu stygmatyków, czy nie tak wiele stygmatów zostało oficjalnie uznanych przez Kościół. I o tym warto również wiedzieć, o tym Grzegorz Fels pisze. I ponownie zachęcam też do obejrzenia programu BookTube i mojej rozmowy z autorem na temat i stygmatów, i tej książki. I wreszcie dwie kolejne, nowsze książki. Przede wszystkim Wielkie Cuda Aniołów w życiu narodów, świętych i zwykłych śmiertelników. Ale jest to książka także ciekawa z tego względu, że autor opisuje tutaj swoje własne doświadczenie z cudownym ocaleniem, jak się wydaje, i gdzie prawdopodobnie ocalił go anioł. Czy tak faktycznie się stało? Czy to, co opisuje Grzegorz Fels, można uznać za wydarzenie autentyczne? Czy może pomógł mu ktoś przypadkowy w tej sytuacji? Tutaj czytelnik może się przekonać, czytając właśnie tę publikację. I wreszcie najnowsza książka. Książka Ratujcie nas, znaki z zaświatów, święci i mistycy, o duszach czyśćcowych. I o tej książce, mam nadzieję, widzowie będą mogli posłuchać mojej recenzji w jednym z nowszych odcinków programu BookTube. Ratujcie nas. Książka moim zdaniem kontrowersyjna też, dlatego że autor pisze tutaj między innymi o namacalnych znakach zaświatów. I ja osobiście mam tutaj różne wątpliwości, a jednym też z ważnych zagadnień tutaj jest kwestia niezdrowej fascynacji światem duchowym, która objawia się tym, że ludzie z jakimiś dziwnymi urządzeniami chodzą i próbują nagrywać, próbują kontaktować się z duszami zmarłych, co moim zdaniem jest czystym szaleństwem, ponieważ my jako osoby żyjące w tym świecie materialnym, choć będąc bytami cielesno-duchowymi, nie mamy żadnej kontroli nad tym światem duchowym, nad zaświatami. A więc nie trudno sobie wyobrazić, że może skończyć się to dla takich miłośników przygód fatalnie, a mianowicie opętaniem demonicznym. I o tym między innymi też tutaj Grzegorz Fels pisze. I zachęcam do obejrzenia programu BookTube, który tej książce poświęcę. Oczywiście na tym kanale podam też informacje o tym odcinku, jeśli lub kiedy się ukaże, a także można te informacje śledzić na mojej stronie internetowej, do której link podaję również zawsze pod spodem. I tak, mamy tutaj ciekawy zestaw książek jednego autora, Grzegorza Felsa, na długie jesienne lub zimowe wieczory. Oczywiście, jeśli chodzi o osoby wrażliwe, to takie książki jak Demon mówię jak jest, radziłbym troszeczkę uważać przy lekturze, bo ktoś może się potem może bać, tak jak po horrorach, i troszkę sobie żartuję, ale to są naprawdę poważne sprawy. Myślę, że niektórzy czytelnicy te książki przeczytają tak szybko, że będzie to, nawet jeśli ktoś szybko czyta, jedna książka na jeden wieczór. Ale warto te książki czytać też tak, żeby coś z nich wynieść, nie tylko szybko przez nie przelecieć.
Dlatego, że autor opiera się też na dokumentach kościelnych, odwołuje się do nauki Kościoła i jest tutaj wierny nauce Kościoła, weryfikuje różne fakty. I pod tym względem też i są to książki, które mogę spokojnie katolikom polecić, co nie wyklucza faktu, że są tutaj różne pytania, różne kwestie, co do których można z autorem być może także polemizować. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze proszę o polubienia, subskrypcję pod spodem i o udostępnianie linków na innych portalach i w innych mediach społecznościowych, po to, aby ten kanał mógł się rozwijać, abym mógł promować dobrą książkę katolicką, książkę konserwatywną, a także takie książki, w których można znaleźć piękno, prawdę i dobro. Z Panem Bogiem!